Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem w kolejnym wydaniu Wieści z Zaborów. Można powiedzieć, że dziś zawitała do nas piękna polska złota jesień, a my w związku z tym zawitaliśmy do ogrodu chaty kaszubskiej naszego regionalnego muzeum w Brusach Jagliach. I o Brusach Jagliach nieco więcej powiemy w dzisiejszym wydaniu Wieści z Zaborów, mianowicie konkretnie o budowie kolejnego odcinka drogi z Brus Jagli w kierunku Żabna. Powiemy również o drugiej części programu Czyste Powietrze, która niedawno ruszyła i można składać nowe wnioski w ramach tego programu. Również powiemy o uczniach, którzy otrzymali stypendia burmistrza Brus. Przedstawimy również Państwu garść ostatnich i najważniejszych informacji związanych z epidemią koronawirusa w gminie Brusy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Sport Generacja w Brusach. Jak wiemy, cała Polska została objęta czerwoną strefą obostrzeń związanych z koronawirusem. Nim jednak to nastąpiło, udało się zorganizować w Brusach bardzo ciekawe wydarzenie sportowe Sport Generacja. Jest to ogólnopolska idea organizowana od 2011 roku przez Fundację Wychowanie przez Sport przy wsparciu i pod patronatem Ministerstwa Sportu i PKN Orlen. Podczas cyklu spotkań Sport Generacji młodzi zawodnicy mają szansę sprawdzić swoje umiejętności lekkoatletyczne i ćwiczyć pod okiem mistrzów Polski. Koordynatorem przebiegu Sport Generacji w Brusach był nauczyciel wychowania fizycznego Albin Kiedrowski. Zapytaliśmy go m.in. o to, z jakimi dyscyplinami lekkoatletycznymi mierzyli się młodzi zawodnicy w Brusach. No przede wszystkim cieszymy się, że doszła impreza do skutku. Tu duża zasługa jest WF-istów, którzy zmobilizowali dzieci, jak i dyrektorów szkół, którzy zgodzili się WF-istów razem z dziećmi na te zawody, mimo tej sytuacji puścić, tak? No i jak widać, frekwencja jest bardzo duża, bo startuje 7 szkół z naszej gminy i jeszcze dodatkowo z Fornygacie. Jeżeli chodzi o konkurencje, to są to najprostsze konkurencje dla dzieci. Bieg na 40 metrów. Bieg na 40 metrów przez płotki, ale to są malutkie płotki. I bieg na 200 metrów, pół okrążenia stadionu. I na koniec rywalizacja sztafet, 12 razy 200 metrów, czyli 4 osoby z klasy czwartej, 4 z klasy piątej i 4 z klasy szóstej tworzą sztafetę szkolną. No i zobaczymy, ile tych sztafet się zbierze. To jest ostatnia konkurencja. Myślę, że zabawa będzie dobra i wszystkie dzieci na pewno sobie z tymi konkurencjami poradzą. Z dziećmi biorącymi udział w sportowym spotkaniu w Brusach dobrze bawili się i przyprowadzali poszczególne konkurencje Paweł Januszewski, m.in. specjalista biegu na 400 metrów przez płotki i mistrz Europy z 1998 roku oraz Sebastian Chmara, doskonały w wielobojach mistrz Polski i Europy. Z oboma mistrzami udało nam się porozmawiać szerzej o organizacji wydarzenia w Brusach i całej idei organizowania Sport Generacji w Polsce. Przede wszystkim chyba się to zrodziło z pasji. Tworzą to byli lekkoatleci, w których kiedyś ktoś zaszczepił sport, rywalizację. Staramy się, żeby to była rywalizacja jak najbardziej. Chcemy pokazać lekkoatletykę. Wcale nie uważamy, że lekkoatletyka jest jedynym sportem, ale jest na pewno sportem wszechstronnym i dosyć prostym do trenowania, takim naturalnym. Skok, bieg, rzut. Ludzie, dzieci przede wszystkim lubią się ścigać, lubią tą rywalizację. Dołożyliśmy do tego również formę zabawy. Oczywiście są też zdrowe posiłki, czyli po każdej konkurencji są owoce, ale to tylko po to, żeby te dzieci swoje pierwsze starty lekkoatletyczne kojarzyły z taką zabawą, z formą zabawy, bo to chyba w nich zostanie i staramy się, żeby to nie były zwykłe zawody, tylko takie zawody połączone z występami trochę na scenie, z dmuchańcami, z taką zabawą. A patrząc dzisiaj na tych młodych lekkoatletów, wspomina Pan troszeczkę te swoje czasy, mistrzostw chociażby? No nie, znaczy kompletnie w innych warunkach. No ja mam prawie 50 lat, także to trochę czasu minęło, to był inny sport, inna rywalizacja, inne obiekty. Te obiekty, które odwiedzamy, między innymi tutaj u Was jesteśmy w Brusach, to są piękne stadiony. Ja jestem zaskoczony. Ja, jak byłem zawodnikiem, jak zaczynałem, to na żużlu, po prostu zwykłym żużlu, który pewnie tu też u Was kiedyś był. Już te dzieci nawet o tym nie pamiętają. Są inne czasy i w tych innych czasach chcemy, żeby te dzieci też poczuły tego bakcyla. Kiedyś ktoś w nas taką jedną rozmową, jednym spotkaniem, jednymi zawodami, jakąś pasją czyjąś zaraził.
może złe słowo w obecnej pandemii, słowo zaraził, ale my staramy się zarazić sportem. Cieszymy się właśnie, że mimo wszystko dzieci są, nauczyciele są świadomi, że ruch jest dobrym, jak nie jednym z najlepszych sposobów na odporność. Brusy są naszą ostatnią lokalizacją tegoroczną, najbardziej liczną. Najchłodniej jest, a jednocześnie mam wrażenie, że energia dzieci dodaje ciepła, energii. No i tak też skończymy z takim nastawieniem ten cały cykl, no bo jak to mówią, poznajemy po tym, jak się kończy, a tutaj ta energia jest naprawdę, czuć tą energię. Co najważniejszego według Pana jest właśnie w tego typu inicjatywach? No przede wszystkim ruch, pokazanie dzieciom, że istnieje inna alternatywa niż ta, która zazwyczaj towarzyszy najmłodszym, bo przecież dzisiaj konkurujemy z komputerem, z zabawą w domu, z wieloma innymi atrakcjami i sport niestety spychany jest gdzieś na plan dalszy. My staramy się pokazać lekkoatletykę trochę na wesoło, trochę połączoną z zabawą, że nie tylko jest rywalizacja, ale również można się przy uprawianiu sportu świetnie bawić. Myślę, że nam się to udaje. Myślę, że dzieci wyjdą z tych zajęć zadowolone i myślę, że po spotkaniu z nami pokochają lekkoatletykę. No właśnie, z takimi znanymi sportowcami ćwiczyć to nie lada gratka. To troszeczkę pomaga właśnie w kontaktach właśnie z takimi młodszymi sportowcami? Ja myślę, że na pewno tak, dlatego że każdy z nas przecież kiedyś był dzieckiem, każdy z nas od czegoś rozpoczynał i gdzieś nam udało się osiągnąć sukcesy sportowe. Zatem patrząc na nas, nie musimy nikogo przekonywać. Po prostu jesteśmy autentycznym dowodem na to, że można być kiedyś dzieckiem, można kiedyś rozpocząć przygodę ze sportem i świetnie się bawić, kończąc te przygody sukcesami. Jak się dowiedzieliśmy, filarem Sport Generacji są imprezy sportowe dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Początkiem rywalizacji jest bieg integracyjny z udziałem wszystkich zgromadzonych uczniów wraz z zaproszonymi gwiazdami sportu. W Brusach integracyjnie z zawodnikami i organizatorami pobiegł również zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski. Sądzi o tej dzisiejszej inicjatywie, o samym pomyśle? No na takie prawdziwe oceny to przyjdzie nam poczekać, jak się impreza zakończy, ale patrząc na poprzednie edycje w innych miejscowościach, to myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Inicjatywa, która ma służyć temu, żeby wyłapywać talenty z naszej gminy, młodzież, dzieci, utalentowane pod kątem lekkiej atletyki i myślę, że to się uda, bo panów mamy doświadczonych, którzy prowadzą tę imprezę. To są medaliści Mistrzostw Europy i Świata. Pan Paweł Januszewski, nasz płotkarz znakomity, oraz pan Sebastian Chmara, dziesięcioboista czy siedmioboista na hali. Sam miałem okazję podziwiać ich wyczyny na stadionach lekkoatletycznych. Pamiętam to jeszcze dzisiaj, chociaż parę lat minęło. I cieszę się, że mogę z nimi tutaj uczestniczyć. Też wziąłem aktywny udział w tej pierwszej części imprezy, czyli biegu takim integracyjnym na 600 metrów. Dlatego jestem taki zdyszany i przepraszam za mój oddech, ale z dziećmi postanowiłem pobiec i zobaczymy, jak się potoczy dalej, ale jestem pełen nadziei. Przechodzimy do informacji inwestycyjnych. Kolejny odcinek drogi z Brus-Jagli do Żabna jest już gotowy. Zakończono prace budowlane na prawie półkilometrowym odcinku drogi z Brus-Jagli do Żabna. Szutrowy dotychczas fragment został utwardzony asfaltem, a z nowego traktu kierowcy mogą już korzystać bez żadnych przeszkód. Cała droga ma długość ponad 1,5 km. Jej przebudowę podzielono na odcinki. Oddany właśnie do użytku jest kolejnym, z którego mieszkańcy i turyści mogą już korzystać. Droga łączy nie tylko dwie miejscowości. To także odcinek, który może być wykorzystywany jako trasa rowerowa w ramach kaszubskiej marszruty. Inwestycja kosztowała 260 tysięcy złotych. 120 tysięcy to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na resztę złożyły się gmina Brusy oraz sołectwo Brus-Jagli w ramach Funduszu Sołeckiego. A więcej inwestycji powiedział nam burmistrz Brus Witold Osowski. Wysłuchajmy. Zakończyliśmy budowę odcinka drogi asfaltowej na trasie Brusy-Jaglie-Żabno. To odcinek o długości 495 metrów, szerokość jezdni 3,5 metra, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym. Całkowita wartość tego zadania to 260 tysięcy złotych.
120 tysięcy złotych pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a więc środki finansowe przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W tym zadaniu również jest udział sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, no i pozostałe środki zabezpieczone w budżecie gminy. To jest realizacja kolejnego etapu drogi na terenie sołectwa Brusy-Jaglie. Była to droga gruntowa, to jest droga łącząca drogę wojewódzką 236 w Brusach-Jagliach w kierunku drogi powiatowej w Żabnie. Zależy nam na tym, aby to zadanie było docelowo zrealizowane w całości i w ramach Funduszu Sołeckiego na rok kolejny 2021 sołectwo Brusy-Jaglie i sołectwo Żabno zabezpieczają środki finansowe na kontynuację tego zadania. Oczywiście będzie brakować tych pieniędzy, będzie trzeba też zabezpieczyć środki z innego źródła i tutaj mam nadzieję, że również będzie mógł być to Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Cała droga ma długość ponad 1,5 kilometra. Pozostaje nam do wykonania ponad 500 metrów i mam nadzieję, że przy wsparciu ze środków zewnętrznych uda nam się tę inwestycję zrealizować w całości. To jest też ważny łącznik również dla rowerzystów. To jest takie połączenie też z kaszubską marszrutą, droga przebiegająca przy chacie kaszubskiej, ale przede wszystkim zadanie najbardziej będzie cieszyć naszych mieszkańców. Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Brus. Wsparcie w wysokości 2 581 000 zł otrzymała gmina Brusy. To pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki są już na koncie samorządu. Zgodnie z rządowym założeniem dotację tę należy przeznaczyć na inwestycje lokalne. W przypadku gminy Brusy pieniądze zasilą fundusz kilku zadań. Bardziej szczegółowo o przeznaczeniu funduszu w gminie Brusy opowiedział nam burmistrz Brus Witold Osowski. Posłuchajmy nagrania. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy już jako gmina Brusy 2 581 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota ta będzie wydatkowana na zadania inwestycyjne, które są zaplanowane w naszym budżecie, w naszym planie inwestycyjnym i środki będą między innymi wydatkowane na budowę kanalizacji deszczowej w mieście Brusy. Oczywiście ubiegamy się w kolejnych naborach w ramach tego programu o środki finansowe, które chcemy wydatkować, przeznaczyć na niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze. Nasi mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku. Druga edycja programu Czyste Powietrze została przygotowana z naciskiem na gospodarstwa domowe z niższymi dochodami. Mogą one otrzymać dotację w wysokości nawet 37 tysięcy złotych na wymianę pieca i termomodernizację domu. Należy pozyskać zaświadczenie o dochodach i złożyć wniosek. Zgodnie z nowymi zasadami programu Czyste Powietrze 2.0 właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę lub do 1960 zł odnośnie gospodarstw jednoosobowych mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji ekoinwestycji, maksymalnie 37 tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy Brusy zamierzający złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚ i GW są zobowiązani uzyskać zaświadczenie o miesięcznych dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia są wydawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć w MOPS-ie w biurze numer 3. Formularz żądania można pobrać na stronie www.brusy.pl.
Dodam, że pozostali beneficjenci czystego powietrza z rocznym dochodem do 100 tysięcy złotych są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tysięcy złotych przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, a nawet do 30 tysięcy złotych, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Ponadto dla wszystkich w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać w Urzędzie Miejskim w Brusach. Pracownicy urzędu chętnie pomogą w ich właściwym wypełnieniu, a co ważne, pomoc jest w pełni bezpłatna. Kontaktować należy się z panem Karolem Szramkę. Serdecznie zapraszamy. Burmistrz Brus nagrodził uczniów stypendiami i nauczycieli nagrodami. Co roku burmistrz Brus przyznaje stypendia uczniom, którzy otrzymują wysokie wyniki w nauce. Ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się online. Podobnie gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Stypendia trafiły do uczniów z 8 placówek szkolnych gminy Brusy. Za pomocą komunikatorów wykorzystywanych do nauki zdalnej dyrektorzy szkół przekazali specjalne życzenia, które burmistrz Brus Witold Osowski skierował do tegorocznych stypendystów. Drodzy uczniowie, drodzy stypendyści, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jestem bardzo zasmucony, że nie mogę spotkać się z Wami bezpośrednio, aby Wam pogratulować bardzo dobrych wyników w nauce, aby uścisnąć Waszą dłoń, aby zobaczyć Waszą uśmiechniętą buzię, rozbiegane oczy. Ale niestety mamy taką sytuację. Mam nadzieję, że z Wami wszystkimi się połączę w takiej formie i te moje życzenia, gratulacje do Was dotrą. Jestem przekonany o tym, że ten czas zdalnej nauki dobrze wykorzystujecie, że nie traktujecie tego jako czas wolny, ale czas na pogłębienie swojej wiedzy i też dalszej pracy, aby w kolejnych latach również uzyskać stypendium. Stypendiami zostali nagrodzeni uczniowie klas 6, 7 i 8 oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2019-2020 spełnili wymagania zgodne z regulaminem przyznawania stypendiów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy. Nagrodzeni uczniowie klasy 5 i 6 uzyskali w pierwszym i drugim półroczu średnią ocen nie niższą niż 5,2 i wykazali się co najmniej dobrą oceną z zachowania. Podobnie w przypadku uczniów klas 7, jednak oni mogli wykazać się średnią ocen 5,0. Dobra ocena z zachowania oraz średnia 5,0 na koniec roku szkolnego to wymogi, które musieli spełnić również absolwenci klasy 8. Ponadto byli oni zobowiązani uzyskać przynajmniej 80% wynik z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Na stypendium mogli liczyć także laureaci konkursów kuratoryjnych. W tym roku należało również zrezygnować z gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Brus zatem pogratulował także dyrektorom i nauczycielom, którzy wyróżnili się w minionym roku szkolnym w pracy edukacyjnej bądź zdobyli awans stopnia zawodowego. Specjalne życzenia burmistrza Brus skierowane do naszych uczniów będą mogli Państwo w całości zobaczyć tuż po dzisiejszym wydaniu Wieści z Zaborów. Są one również dostępne na stronie internetowej www.brusy.pl, podobnie lista stypendystów i nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli. W kolejnej informacji również troszeczkę nawiążemy do szkół podstawowych z naszej gminy, bowiem gmina Brusy wygrała nowy sprzęt sportowy w ramach konkursu Rolnicy Dzieciom. W całej Polsce trwa powszechny spis rolny. Dzięki licznemu zaangażowaniu rolników z gminy Brusy uzyskaliśmy wysokie wyniki samospisu internetowego. Pozwoliło to na wygraną w konkursie Rolnicy Dzieciom. Zwyciężyły gminy, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się internetowo do 10 października. W województwie pomorskim wraz z Brusami wygrały m.in. Nowa Wieś Lęborska, Gdańsk i Gdynia. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy otrzymają po 12 piłek do kosza, siatkówki i piłki nożnej,
6 pompek i 6 siatek. Sprzęt zostanie podzielony pomiędzy szkołami z terenu gminy Brusy w zależności od potrzeb danej placówki. Także drodzy rolnicy, zachęcamy do licznego spisywania się i brania udziału w konkursach. Obecnie można wygrać ciekawe gadżety w konkursie Kto pierwszy, ten lepszy, a szczegóły dostępne są oczywiście na stronie brusy.pl lub na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy. Koronawirus w gminie Brusy. Nadal odnotowujemy wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w mieście i gminie Brusy. Liczba zakażonych utrzymuje się średnio na poziomie 60 osób, a liczba mieszkańców przebywających na kwarantannie to około 200 osób. Dane te ulegają codziennej zmianie. Publikujemy je oczywiście szczegółowo na stronie brusy.pl i na Facebooku gminy Brusy. Jak wiemy, w całej Polsce od 24 października obowiązują obostrzenia dotyczące strefy czerwonej. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Prosimy o ich przestrzeganie i dbanie o wzajemne bezpieczeństwo. Szczególnie narażoną grupą jest grupa senioralna. Drodzy seniorzy, prosimy zatem o szczególną ostrożność i przypominamy, że w gminie Brusy działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku 70+ mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie epidemii bez wychodzenia z domu. Drogi seniorze, nie lekceważ zagrożenia, Twoje zdrowie jest najważniejsze. Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach będzie z Tobą w kontakcie i ustali, w jakiej formie będzie mógł Cię wesprzeć. Ponadto informujemy, iż osobiste przyjmowanie interesantów Urzędu Miejskiego w Brusach oraz jednostek organizacyjnych gminy Brusy zostało ograniczone. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną, na przykład za pomocą platformy ePUAP lub mailowo pod adresem ummałpabrusy.pl. Jeśli istnieje konieczność osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty. Numery telefonów podajemy na stronie brusy.pl, na Facebooku gminy Brusy czy w biuletynie informacji publicznej. Zapraszamy do korzystania ze skrzynki korespondencyjnej oraz wideodomofonu znajdujących się przed drzwiami urzędu. I na zakończenie przypominamy, iż w minionym czasie, dokładnie pomiędzy ostatnim a dzisiejszym wydaniem Wieści z Zaborów, obchodziliśmy 16. rocznicę nadania patronatu błogosławionego księdza Józefa Jankowskiego miastu i gminie Brusy. Wydarzenie miało miejsce dokładnie 18 października. Z tej okazji w kościele parafialnym w Brusach została odprawiona uroczysta msza święta. Z okazji właśnie 16. rocznicy nadania patronatu miastu i gminie Brusy mszy przewodniczył ksiądz dr Wiesław Szuca, dyrektor Kolegium Marianów w Pelpinie, który wygłosił okolicznościowe kazanie traktujące o zasługach i życiu błogosławionego. Materiał filmowy z tego wydarzenia mogliście już Państwo obejrzeć w telewizji kablowej Brusy. Można go również znaleźć na YouTubie gminy Brusy i stronie brusyenter.pl. Serdecznie zapraszamy na te strony internetowe. Zapraszamy również na stronę internetową www.brusy.pl, na naszego gminnego Facebooka i oczywiście do stałego śledzenia naszego programu Wieści z Zaborów. To koniec na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Życzę Państwu miłych i bezpiecznych najbliższych dni spędzonych, mam nadzieję, że najczęściej w domu. Trzymajmy się bezpiecznie, dbajmy o siebie nawzajem i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Wieści z Zaborów.